Trump, Zjednoczonych w Trump. spotkaniu poświęconemu ochronie praw mniejszości religijnych na świecie. To podstawowe prawo jest dzisiaj coraz w większym stopniu zagrożone na całym świecie. Ciężko w to uwierzyć, ale 80% ludności świata żyje w krajach, w których wolność religijna jest albo znacząco zagrożona, albo jest wręcz nielegalna, mówił amerykański prezydent. Zarzucił też internetowym gigantom, że wprowadzone przez nich media społecznościowe stosują cenzurę. Donald Trump, dodajmy, był jednym z pierwszych przywódców, którzy wystąpili na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Co roku przywódcy wszystkich państw świata przyjeżdżają do siedziby ONZ na Manhattanie, aby debatować o najważniejszych globalnych problemach. Na miejscu jest także prezydent Andrzej Duda, który głos zabierze już niebawem, bo około północy polskiego czasu. Jak zapowiedział wcześniej w rozmowie z dziennikarzami, poruszy m.in. tematy, wokół których koncentrowało się niestałe członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa, które to upływa z końcem tego roku. Prezydent przypomniał, że najważniejsze dla Polski było wzmacnianie prawa międzynarodowego. W tym roku kończy się nasza misja w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc w moim wystąpieniu powiem o tym, co my, jak my działaliśmy w swojej misji niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Będę mówił o tym naszym głównym haśle i głównym elemencie, który poruszaliśmy cały czas, czyli pokój przez prawo. To, co mówiliśmy, że gwarancją pokoju jest przestrzeganie prawa międzynarodowego. My także występowaliśmy w obronie praw dzieci na obszarach objętych konfliktami zbrojnymi, więc o tych elementach na pewno będę mówił. Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy będziemy transmitować na naszej antenie. Początek tuż po północy. Na forum ONZ przemawiał także prezydent Brazylii. Jair Bolsonaro oświadczył, że leżące na terenie jego kraju lasy Amazonii to suwerenna część Brazylii. W ten sposób odpowiedział na zarzuty ekologów, że przyzwala na masową wycinkę drzew i ich podpalanie. W sierpniu w Amazonii wybuchło 10 tysięcy pożarów, a według brazylijskiej agencji kosmicznej ich liczba od początku roku wzrosła o 84%. Na skuteczną walkę z żywiołem apelowali też światowi przywódcy i papież Franciszek, a francuski prezydent Emmanuel Macron zagroził nawet zawetowaniem ważnej dla regionu umowy handlowej z Unią Europejską. W czasie obrad na forum ONZ brazylijski prezydent zarzucił mediom na całym świecie kłamstwa na temat pożarów. Jair Bolsonaro powiedział, że pożary to wyłącznie sprawa Brazylii. To błędne przeświadczenie, że Amazonia jest częścią światowego dziedzictwa. Nie można mówić tak, jak twierdzą naukowcy, że nasze lasy deszczowe są płucami świata. Lasy Amazonii nie są dewastowane przez ogień, jak kłamliwie mówią o tym media. Dodajmy, że lasy Amazonii nazywane są zielonymi płucami ziemi i są jednym z kluczowych miejsc dla walki z ociepleniem klimatu. Drzewa wykwotują bowiem 20% dwutlenku węgla produkowanego na ziemi, a to on jest główną przyczyną zmian klimatycznych. I na tym kończymy drugie tego wieczoru wydanie magazynu Północ-Południe. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Radio to kafemę, Brokoncita Barbie, Baby Langstrom Extra. 23.30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka.